Czytanie z listu świętego Judy Apostoła. Umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez apostołów pana naszego, Jezusa Chrystusa. Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w duchu świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia pana naszego, Jezusa Chrystusa. Które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość. Dla tych, którzy mają wątpliwości ratujcie ich, wyrwając z ognia. Dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet hiton zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić wobec swej chwały bez zarzutu, w radości Jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.